Witam wszystkich. Robota idzie. Dzisiaj planuję skończyć ten płot. Tam zostało mi jeszcze tylko trzy przęsła, brama i furtka. Płotek wygląda tak. To jest ta struktura półtorówka, tak jak mówiłem. Tak to się położyło. Bardzo fajnie. Płotek też już jest pomalowany od razu. Taki kolorek. Tutaj jeszcze na dół pójdzie podmurówka. Te same daszki, co tutaj u góry są, to pójdą tutaj na dół. Ja chciałem wam pokazać taki patent, nie wiem, może to ktoś już wymyślił, może to faktycznie tak jest, ale mi było łatwiej samemu sobie tą glajchę nakładać do pistoletu. Do wiaderka zamontowałem tutaj kranik ten do miodu. To jest chyba dwucalowy. Chyba tak, chyba dwucalowy. No i po prostu biorę sobie pistolecik ładnie. Podkładam tutaj. Ładko, jak to przytrzymać. O. Otwieram. Leci sobie fantastico. Nie trzeba się umazać jakimiś tam szpachelkami, czy nie wiadomo czym. Nie wiem, może ktoś tak robi, może tak to faktycznie się bierze, no ale ja zrobiłem sobie tak. No i cyk. Plum zamknięta. Jeszcze tu do środka zaraz zajrzę. To zaraz mi wycieknie. O, to tak szybciutko. No i do wiaderka ono sobie tutaj pomału opada. I finito. I zaraz następne wiaderko wleję. I jadę dalej. Taki patent. No ale tutaj gonią. Jeszcze chwila i będzie po temacie. Płot był malowany pistoletem z Lidla, tym takim Parkside'em akumulatorowym. Super robota idzie. To jeszcze nagram filmik, jak to malowane, ale to dopiero później, bo to trzeba dwie osoby, samemu nic nie zrobią. Dobra, to na razie.